Młodzież, od razu powiem, w szkole ponadgimnazjalnej będzie uczyła się wszystkich czterech przedmiotów przyrodniczych i biologii, i chemii, i geografii, i fizyki, ale będzie się uczyła troszeczkę inaczej niż do tej pory. I może powiem, na ile inaczej. Do tej pory rzeczywiście istniały również zakresy podstawowe, poziomy podstawowe nauczania tych czterech przedmiotów przyrodniczych, podobnie jak i zgodnie z nowym rozporządzeniem będą istniały poziomy podstawowe i poziomy rozszerzone. Ale będzie tak, że liczba godzin na poziomie podstawowym będzie mniejsza niż do tej pory. Zrekompensuje tę mniejszą liczbę godzin w poziomie podstawowym większa liczba godzin przeznaczona dla poziomu rozszerzonego. Czyli można powiedzieć, że młodzież licealna czy ponadgimnazjalna będzie mogła uczyć się przedmiotów przyrodniczych głębiej, bardziej akademicko, jeśli oczywiście będzie nimi zainteresowana i będzie chciała realizować je na poziomie rozszerzonym. Każdy natomiast uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej klasie tej szkoły otrzyma jakby taką bazę, podstawową bazę wiedzy na temat przyrodniczych przedmiotów, która zamknie cykl nauczania gimnazjalnej właśnie pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Nauczyciele na pewno nie będą walczyli o godziny, ponieważ liczba godzin do realizacji zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym jest ściśle określona rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania. Czyli liczba godzin minimalna przeznaczona do realizacji jest określona przepisami prawa oświatowego. Natomiast myślę sobie, że nauczyciele będą trochę musieli powalczyć o odbiorcę swoich zajęć. Dlatego, że jeśli młodzież będzie miała prawo wybierania przedmiotów, które ich interesują i z którymi wiążą dalszy swój rozwój i dalszą edukację, no to na pewno będą wybierać takie przedmioty, które są dobrze realizowane w szkole i które dadzą im szansę na zdanie z wysokim wynikiem egzaminu maturalnego i dostanie się na wybrany kierunek studiów. Liczba godzin przeznaczona do realizacji przedmiotu przyrodniczego, każdego, czyli biologii, chemii, geografii i fizyki, w zakresie podstawowym to jest 30 godzin w cyklu nauczania, a więc 30 godzin w cyklu nauczania to jest jedna godzina tygodniowo w ciągu pierwszej klasy. I to musi być zrealizowane w pierwszej klasie, bo tak jak powiedziałam, zamyka to cykl edukacji przyrodniczej z gimnazjum. Natomiast jeśli chodzi o rozszerzenia, to jest to minimum 240 godzin na każdy przedmiot wybrany do realizacji w zakresie rozszerzonym. Minimum. Czyli jeśli na przykład młody człowiek wybierze sobie chemię w rozszerzeniu, to tę chemię będzie miał realizowaną co najmniej w 240 godzinach, a może mieć w większej liczbie, jeśli na przykład dyrektor szkoły uzna, że otóż chemik, nauczyciel chemii, uczy bardzo dobrze, ma dobre wyniki na egzaminie maturalnym swoich absolwentów, może zwiększyć tę pulę godzin do 300, a nawet myślę, że do 350, dlatego że dyrektor szkoły ma jakby do dyspozycji w sumie razem 870 godzin, które może rozdysponować w oddziale na rozszerzenia i na przedmioty uzupełniające. To jest duża liczba godzin. Jeśli chodzi o przedmiot uzupełniający dla uczniów, którzy nie wybiorą w szkole ponadgimnazjalnej przedmiotów przyrodniczych, żadnego z przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym, to nosi on nazwę przyroda i będzie on realizowany w liczbie godzin 120 w cyklu nauczania. Przedmiot przyroda będzie realizowany w szkołach kończących się egzaminem maturalnym, czyli w liceach ogólnokształcących i w technikach. Natomiast w szkołach zawodowych edukacja przyrodnicza zakończy się na zakresie podstawowym. Przedmiot uzupełniający przyroda ma bardzo ciekawą, nowatorską podstawę programową,
Celem kształcenia w tym przedmiocie jest rozwijanie umiejętności posługiwaniem się metodą badawczą, metodą naukową, również w życiu codziennym młodego człowieka. Natomiast treści nauczania są właściwie przykładowymi treściami, jakie może nauczyciel realizować. Podstawa programowa tego przedmiotu dopuszcza bowiem realizację własnych, autorskich treści nauczania, które mogą stanowić na przykład element pasji nauczycielskiej, czy też wiązać się z profilem oddziału klasowego, w którym ten przedmiot będzie realizowany, na przykład oddziału humanistycznego bądź oddziału matematyczno-fizycznego. Z całą pewnością jest to duże wyzwanie dla nauczycieli, ale też pasjonująca przygoda, w jaki sposób kontynuować edukację przyrodniczą dla uczniów, którzy nie są zainteresowani merytoryczną stroną przyrodnictwa, czy przyrodoznawstwa może. Natomiast z całą pewnością takie umiejętności jak praca metodą badawczą czy metodą naukową przyda im się w życiu codziennym dorosłego człowieka już. Nauczycielom można poradzić, żeby się po pierwsze nie obawiali tej zmiany, żeby zapoznawali się regularnie z przepisami prawa oświatowego, ponieważ tam można znaleźć naprawdę wszystkie potrzebne informacje. I żeby starali się pozyskać odbiorców swoich zajęć po prostu dobrą jakością pracy i przygotowaniem się do jakiegoś poziomu konkurencyjności w obrębie własnej szkoły, własnej placówki edukacyjnej. Bo trochę tak będzie, że uczniowie będą mogli wybierać sobie klasy, czy to sprofilowane klasy, czy później na przykład dodatkowe przedmioty w rozszerzeniu, w zależności od tego, jak one będą realizowane w danej szkole.